Dzień dobry, nazywam się Łukasz Skiba, witam Państwa serdecznie w drugim odcinku programu Rynkowe Tankowanie, programu, w którym omawiamy, a w zasadzie ja omawiam, najważniejsze wydarzenia na rynku ropy w trakcie minionego tygodnia. Program nie jest nowy, ponieważ do tej pory odbywał się w formie webinarów wraz z wsparciem naszego partnera Purple Trading. Wraz z trendem przenosimy się na platformę YouTube. Na pewno to będzie również dla Państwa bardziej wygodna forma. Co istotne, przepraszam Państwa najmocniej za problemy techniczne w ubiegłym tygodniu. Jak to mówi klasyk, trochę techniki i człowiek się gubi. Mam nadzieję, że już nam się to nie zdarzy. OK, przejdźmy do rzeczy. Jeszcze jedna formalna sprawa. Nie bez powodu program odbywa się przy wsparciu brokera Purple Trading, ponieważ to właśnie w Purple Trading możecie Państwo handlować na instrumentach CFD opartych o ropę, zarówno WTI, jak i Brent bez prowizji. Więcej informacji oczywiście na stronie internetowej brokera. OK, przejdźmy do rzeczy. Oczywiście głównym tematem dzisiejszego spotkania będzie minione spotkanie OPEC+, wyjątkowe. Staram się na tym łapać, że łapię się na tym, że często o każdym spotkaniu OPEC mówię, że jest wyjątkowe, ale to istotne. Istotnie tak było. Przede wszystkim to wynikało z faktu, że mało który z ekspertów w porównaniu do przeszłych wydarzeń z pełną odpowiedzialnością mógł zagwarantować, jaki będzie finałowy rezultat. Jak się okazało, faktycznie finałowa decyzja, czyli decyzja o zwiększeniu produkcji względem obecnych kwot o 500 tysięcy baryłek. Z tego co wiem, w zasadzie nie widziałem prognozy, która zakładała właśnie taki scenariusz. Co więcej, sam Carter wydaje mi się, że na początku spotkania, czyli na początku tego tygodnia, nie spodziewał się, że finalnie tak to spotkanie się zakończy. Dla przypomnienia, bo pewnie o tym Państwo słyszeli, bazowym scenariuszem było przedłużenie obowiązujących kwot, czyli zmniejszenie produkcji o 7,7 miliona baryłek dziennie o kolejne 3 miesiące i eksperci spodziewali się, że jedynie Kazachstan i Emiraty Arabskie będą temu rozwiązaniu przeciwne. Natomiast co ciekawe, i to jest znak, że w ramach grupy OPEC Plus pojawia się pewne zmęczenie cięciem produkcji i realnie tak naprawdę odbieraniem sobie zysku, w krótkiej perspektywie oczywiście, był fakt, że do Emiratów Arabskich, do ich stanowiska o tym, aby zwiększyć właśnie produkcję o 500 tysięcy baryłek, dołączyła Rosja. W pewnym momencie było bardzo nerwowo, ponieważ minister energii Arabii Saudyjskiej Abdulaziz bin Salman, przepraszam, jeśli językowo nie wypowiedziałem tego wzorowo, natomiast zagroził, że ustąpi ze stanowiska wiceprzewodniczącego OPEC+. Finalnie oczywiście rozeszło się to po kościach i przyjęto propozycję Emiratów Arabskich i Rosji, natomiast tak duży rozdźwięk może świadczyć o tym, że jakby się mogło wydawać w tej grupie, która działa bardzo, szczególnie od maja, bardzo jest bardzo zjednoczona i działa ku wspólnemu interesowi. Pojawiają się pewne tarcia. W ramach ciekawostki, jeśli macie Państwo dostęp do Twittera, albo inaczej korzystacie z tego narzędzia, odsyłam do profilu Ameny Bakr. To jest była korespondentka Reuters, która uchodzi za jedną z najlepiej poinformowanych osób w kontekście działań grupy OPEC+ i przede wszystkim krajów Zatoki
perskiej. Gorąco zachęcam. Nawet w przypadku braku znajomości angielskiego wystarczy dodać sobie do przeglądarki wtyczkę Google Translator i jako tako to działa. Natomiast wracając jeszcze do samego spotkania, jak wspomniałem, od stycznia produkcja wzrośnie o 500 tysięcy baryłek. Kraje OPEC zwiększą produkcję o nieco ponad 300 tysięcy baryłek, kraje spoza OPEC niecałe 200 tysięcy baryłek. Arabia Saudyjska i Rosja będą pompować o 126 tysięcy baryłek ropy dziennie. Natomiast, co istotne, ministrowie OPEC Plus będą spotykać się na comiesięcznych spotkaniach, aby reagować na bieżącą, bardzo dynamiczną sytuację, zarówno pod kątem rosnącej, czy też malejącego popytu na ropę. Wiadomo, że to odbicie popytu jest ciężkie do oszacowania, co zaraz Państwu pokażę po wynikach raportów. Natomiast też trzeba mieć na uwadze, że wraz z kolejnymi miesiącami, po pierwsze, będzie rosnąć dalej produkcja z Libii według wszelkich prognoz. I przede wszystkim w odpowiedzi na zmianę w administracji amerykańskiej część producentów obawia się rosnącej produkcji ropy z Iranu. Niezależnie od decyzji amerykańskiej administracji pojawia się zawsze ryzyko, że Iran po prostu będzie chciał nową administrację przetestować albo sprawdzić ich cierpliwość. Okej. Przywołałem tutaj, mimo że od ostatniego raportu, który dla osób, które tego nie śledzą, grupa OPEC przygotowuje raporty na temat stanu rynku mniej więcej w połowie każdego miesiąca. I właśnie przygotowałem grafikę wyciągniętą prosto z ostatniego raportu opracowaną przez S&P Global Platts. Wielokrotnie będziemy się w naszych spotkaniach powoływać na tę agencję. I proszę spojrzeć, ten wykres obrazuje różnicę pomiędzy prognozą dotyczącą popytu na ropę w 2021 roku, którą OPEC prognozował w lipcu tego roku, zestawieniem prognozy z listopada. Mamy spadek o prawie 2,5 miliona baryłek ropy dziennie. To są olbrzymie zmiany i pokazuje to, i ten fakt pokazuje, jak epidemia COVID-19 nie tyle wpływa na rynek, co nadal go znacząco utrudnia znacząco utrudnia prognozowanie, ponieważ początkowo wydawać by się mogło, że to odbicie po prostu będzie znacznie szybciej, a jest na ten moment słabo. Ale należy pamiętać, że cena jest wypadkową dwóch sił, nie tylko popytu, ale przede wszystkim wypadkową popytu i podaży. I tę sytuację właśnie obrazuje świetnie opracowanie grupy. Jest to firma konsultingowa Rystad Energy, norweska firma, która bardzo fajnie te dane opracowywuje. Ona stworzyła model jeszcze przed decyzją grupy OPEC Plus, która zestawia popyt i podaż na rynku ropy. Oczywiście linia zielona to jest podaż, a linia pomarańczowa to jest popyt. I nas interesuje zależność między tymi liniami. I spójrzmy na ten obszar, kiedy to właśnie w wakacje mieliśmy ten mini byczy rajd, kiedy faktycznie, co widać na wykresie tych słupków poniżej, przy dolnej osi, pokazuje to niedobór na nadwyżkę popytu nad podażą, i wtedy właśnie mieliśmy do czynienia ze wzrostem i faktycznie. Natomiast znowu jesteśmy w sytuacji, w której może w styczniu tego roku, przepraszam, w styczniu przyszłego roku dojść do najwyższej nadwyżki od maja 2020 roku. Oczywiście to jest scenariusz, który zakłada, że brak podjęcia decyzji działania przez OPEC. Wiadomo, że ta
ta produkcja, inaczej, że plan, który zakładał zwiększenie produkcji o 2 miliony baryłek od stycznia, nie zostanie zrealizowany. Będzie to zwiększenie jedynie o 500 tysięcy baryłek, jak wcześniej zauważyliśmy. Natomiast istnieje ryzyko, że w styczniu ponownie dojdzie do wyraźnej nadpodaży. Ja odsyłam Państwa na stronę Rosztat Energy, bo tam znajduje się pełny opis tej sytuacji. Ok, i przejdźmy do rynku amerykańskiego, bo oczywiście dane dotyczące zapasów cyklicznie wywołują, oczywiście jest to pod kątem popytu najważniejszy rynek na świecie, i to właśnie dane dotyczące stanu zapasów zarówno benzyny, jak i ropy ma istotny wpływ na notowania cen ropy, przede wszystkim w takim ujęciu krótkoterminowym, ale też oczywiście trend w dłuższym terminie również jest istotny. Trend oczywiście w zwiększaniu się lub zmniejszaniu zapasów, o czym powiemy za chwilę. Natomiast zacznijmy od wielkości produkcji. Ona istotnie się odbija, ponieważ po tym chwilowym spadku poniżej 10 milionów baryłek dziennie, który wynikał oczywiście też z faktu huraganu, które miały miejsce na południu Stanów Zjednoczonych i konieczności zatrzymania produkcji. Obecnie ta produkcja wraca. W minionym tygodniu było to 11 milionów i 100 tysięcy baryłek ropy dziennie. Natomiast od szczytu, który miał miejsce, który wynosił blisko 13 milionów baryłek, jeszcze trochę brakuje. Jeśli chodzi o zapasy, mieliśmy w tym tygodniu spadek zapasów o 700 tysięcy baryłek i to był spadek mniejszy niż oczekiwali analitycy. Natomiast w tym tygodniu ważniejszy był odczyt zapasów, ponieważ ogólnie końcówka listopada jest miesiącem, w którym zapasy rosną, zapasy benzyny rosną. Natomiast w tym przypadku, w tym roku mieliśmy do czynienia z najwyższym wzrostem o 3,5 miliona baryłek, o 1,5 miliona więcej niż oczekiwali analitycy, i to jest największy wzrost od początku kwietnia, kiedy to rozszerzono lockdown w Stanach Zjednoczonych. I to pokazuje gdzieś problem popytowy na benzynę. Jeśli chodzi o ilość aktywnych odwiertów, w ubiegłym tygodniu mieliśmy minimalny spadek, natomiast mam wrażenie, że ten dołek gdzieś się już utworzył, jeśli chodzi o tę wielkość, i właśnie wokół sytuacji na rynku amerykańskim, jak będzie wyglądać kwestia, jak może wyglądać kształtowanie się produkcji w Stanach Zjednoczonych, o tym postaram się opowiedzieć w dużym skrócie oczywiście za tydzień. Natomiast jeśli chodzi o ten odcinek, to byłoby wszystko. Dziękuję Państwu serdecznie za obejrzenie tego materiału i do zobaczenia za tydzień. Oczywiście zapomniałem powiedzieć tego na początku. Jeśli macie Państwo sugestie, nad jakimi tematami mam się pochylić, to proszę o sugestie. Ja też również na przyszłym tygodniu postaram się podzielić swoimi źródłami, z których staram się korzystać. Też zaznaczę, że ten webinar, przepraszam, ta seria będzie skupiać się bardziej na kwestiach fundamentalnych, ale nawet nie stricte powiązanych z ceną ropy naftowej i bieżącej sytuacji, ale gdzieś po prostu będę wybierał najciekawsze informacje wokół rynku, które niekoniecznie mają przynajmniej natychmiastowy wpływ na cenę, ale są dla samego rynku długoterminowo ważne. Cóż, dziękuję Państwu i do usłyszenia za tydzień.